Cześć wszystkim, tu Polo 7. Dzisiaj zagramy sobie w Gridler Plus. Gridler Plus to taka gierka na Androida, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać, a mam nadzieję zarazić. Więc zanim zaczniemy, pokażę wam, o co tu chodzi. Kilka spraw małych. To jest pierwszy raz, kiedy nagrywam coś na Androidzie, więc na razie będę używał wbudowanego mikrofonu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będą problemy, to będę oddzielnie nagrywał dźwięki, coś z tym poradzimy. Filmik jest niestety 720p, ponieważ tylko tyle obsługuje moje nagrywanie. Ale dobra, mniejsza z tym. Uwagi jak najbardziej proszę zgłaszać w komentarzach. Zacznijmy mówić, co to właściwie za gra. Gridler Plus to tak zwane obrazki logiczne. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek widział. Myślę, że dużo ludzi powinno widzieć. O co tu chodzi? Generalnie chodzi o wypełnianie kratek na podstawie informacji, ile kolumn bądź wierszy w danej kolumnie jest pomalowane pod rząd. Gridler Plus to właśnie taka fajna aplikacja mobilna, w której jest mnóstwo, ale mam na myśli mnóstwo obrazków już zakodowanych. No i bardzo fajnie się je rozwiązuje, jadąc w autobusie bądź gdziekolwiek indziej. No więc ja podczas nagrywania będę używał myszki, żeby było widać, co klikam, ale przynajmniej małe obrazki są bardzo wygodne do rozwiązywania również z palca, więc z tym nie ma problemu. Okej, dobrze. Weźmy jakoś pierwszy z brzegu. Przy okazji przepraszam za reklamy. Normalnie wspierałbym gry mobilne, które gram tak dużo, ale płacić ponad 60 zł za grę mobilną tylko żeby usunąć reklamy to nie dzisiaj, nie dzisiaj. Okej, dobra. Co my tu mamy? Mamy jakiś przykładowy obrazek. On jest podzielony na kratki oraz na kolumny i wiersze. W każdym kolumnie i wierszu jest napisane, ile jest pod rząd kolorów. Ile pod rząd jest kolorów. Czyli tak. Jeżeli tutaj mam napisane 6, to znaczy, że jest 6 kratek pod rząd czarnego koloru. Natomiast kiedy tutaj mam napisane 3 i 3, to znaczy, że jest 3 kratki czarnego koloru pod rząd, potem jest minimum jedna kratka przerwy, a potem jest gdzieś znowu 3 kratki pod rząd. Na podstawie tych informacji musimy odgadnąć cały obrazek, jak wygląda. To jest najprostsza wersja, ponieważ obrazek jest bardzo mały, 10x10. Takie najszybciej i najprzyjemniej się rozwiązuje. Oraz używamy tylko jednego koloru czarnego oraz tylko jednego kształtu, pełnego wypełnienia. Są w grze również dostępne bardziej skomplikowane obrazki, gdzie na przykład używa się powiedzmy na ukos kształtów bądź innych. To komplikuje sprawę, no i też czasami są kolory inne niż tylko czarny. Ale na razie zajmijmy się najprostszą wersją. Okej, dobrze. Dziękuję komputerze. Dobrze. Może zacznę tutaj od tej szóstki. Jest kilka zasad, tak jak w Saperze, jak pokazywałem, jest kilka zasad, których trzeba się nauczyć, żeby rozwiązywać obrazki. Po pierwsze, czego tutaj nie zastosujemy, jeżeli jest jakiś wiersz, w którym jest maksymalna liczba pod rząd, czyli na przykład gdyby tutaj zamiast szóstki była dziesiątka, to od razu wiadomo, że trzeba cały wiersz zaznaczyć, tutaj nie ma co dyskutować. Drugą wersją tego jest to, kiedy nie jest cały wiersz pod rząd, ale jest też również zajęta maksymalna liczba kropek i nie ma innej opcji, żeby to zająć. O ile się nie mylę, to chyba tutaj powinno być tak, bo mamy 2 plus 2 plus 4 daje nam 8 plus 2 kratki przejścia, czyli razem 10. Czyli zobaczmy, będzie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. I proszę, się nam zapaliło, jako że ten wiersz jest już wypełniony. To jest jedyna opcja, jaką można było spełnić. Tak, jeżeli chcemy w 10 kratkach zmieścić 2, potem 4, potem 2, to jest jedyna możliwość, żeby to zrobić. Więc to od razu nam eliminuje ten wiersz. Dobrze. Przy okazji możemy sobie zaznaczyć, że tu nic nie będzie, ponieważ wiemy, że tu musi być przerwa, więc od tego służy właśnie ten X. To również bardzo pomaga w rozwiązywaniu. Ok, dobrze. Tutaj zajmiemy się tą szóstką. Tutaj jest druga zasada, której używam. Mianowicie pola, które na pewno będą zaznaczone. Żeby to wyjaśnić, może będę patrzył,
są dwie, powiedzmy, skrajne położenia tych szóstki bloków. Powiedzmy, gdyby te sześć bloków było położone od lewej, to one by zajmowały raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? Tutaj by się kończyły. Natomiast gdyby sześć bloków zaczynało się od prawej, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj by się kończyły. W każdej opcji te dwie kratki muszą być zaznaczone. Więc to jest taka druga reguła, którą się stosuje do rozwiązywania. Patrzy się wiersze, w których są duże jakieś bloki na raz i patrzy się, właśnie liczy od lewej po prawej, w które kratki muszą być zaznaczone, bo inaczej no, nie ma opcji. Tak? I zobaczmy. Tak, może mój komentarz jest trochę słaby, ale dobrze. To dało nam jeszcze dodatkową informację, mianowicie z tych dwóch kolumn. Teraz jeżeli sobie spojrzymy, mamy jedną kratkę, potem cztery kratki, potem jedną kratkę. Więc wiemy już, że tutaj nic nie może być, ponieważ ta kolumna musi się kończyć jedną kratką oraz potem tylko jedną kratką pod rząd. Tak samo tutaj. Widzimy, że tutaj nic nie może być, ponieważ kolumna musi się kończyć jedną kratką. Więc dodatkowo daje nam parę informacji. Okej, dobra. Co tu możemy jeszcze wykombinować? Tutaj chyba nie ma jakichś zbyt długich. I też nie ma zbyt długich. No to w takim razie jedziemy z tą kolumną, ponieważ tutaj widzę jeszcze jedną informację, która nam daje. Okej. Wiemy, że to musi być rząd, to musi być ta czwórka. Ponieważ jest jedynka, potem przed nią musi być czwórka, a nie ma innej opcji, żeby tutaj cokolwiek innego się zmieściło. Więc wiemy, że to jest ta czwórka. I tak, teraz są dwie opcje. Albo ta czwórka kończy się tutaj, czyli powiedzmy, o tak by ona wyglądała. Albo, cofnijmy to, albo ta czwórka kończy się tutaj. Wtedy by ona wyglądała tak. To są dwie skrajne opcje, jedna z nich musi być prawdziwa. W obu opcjach te trzy bloki muszą być zaznaczone. Jak to sobie patrzę? Patrzę sobie to też, liczę z prawej i z lewej. Czyli w tym przypadku od góry, od dołu. Więc raz, dwa, trzy, cztery. Widzę, że odtąd dotąd by było. I gdybym patrzył drugą skrajną opcję, raz, dwa, trzy, cztery. No, jeżeli ktoś rozumie, fajnie. W każdym razie mamy dodatkową informację. Co możemy z tym jeszcze zrobić? Zobaczmy. Tak, tu nagrywam trochę tak na ślepo. Nigdy jeszcze nie przechodziłem tego, więc mam nadzieję, że ten obrazek będzie się dało rozwiązać. Niektórych z nich się nie da rozwiązać bez strzelania. Okej, dobrze. Tutaj widzę dodatkową informację, którą mogę wywnioskować z tej kolumny. Mianowicie, patrząc dwie skrajne opcje, widzę, że tylko ten jeden blok jest dla nich wspólny, więc nic nie mogę dodatkowego zaznaczyć. Ale mogę zaznaczyć, gdzie nic nie będzie. Mianowicie skrajną opcją od góry, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj byłby blok. Więc tutaj nic już nie może. To jest skrajna opcja od góry, patrząc. Więc nie ma opcji, żeby ta czwórka, wiem, że w tej kolumnie jest tylko cztery bloki pod rząd, żeby sięgła dalej niż te. Więc wiadomo, że tutaj już nic nie będzie. Ok. To chyba dało dodatkową informację tutaj. Tutaj też, również patrząc, to jest skrajna opcja. Chyba tutaj coś uda wam się wywnioskować. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Spacja. Raz, dwa, trzy. A tak, dobra. Zaznaczę sobie. Raz, dwa, trzy. Tutaj by się kończył. Spacja. Raz, dwa, trzy. Z tej strony. A teraz z tej strony. Raz, dwa, trzy. Spacja. Raz, dwa, trzy. Tak. Czyli w każdej możliwości te dwa bloki są zaznaczone. Dobrze. I teraz możemy patrzeć znowu od góry. Widzimy, że zaczyna się jedynką, więc tutaj nic nie może być. To też również się zaczyna jedynką, więc tutaj nic nie może być. Dobrze. Czy dalej coś nam to odblokowało? Ok. Tutaj widzę już również. Widzimy, że mamy dwa bloki po dwa. I tutaj jest dodatkowa informacja, że widzę, że tutaj się nie mogą zmieścić dwa bloki. Więc, bo jest raz, dwa, spacja i tutaj mamy tylko jedno miejsce. Więc wiadomo, że tutaj będzie jakiś ten jeden z tych bloków, a drugi będzie znajdował się tutaj.
Na podstawie tego mogę wywnioskować, że ten blok będzie się znajdował między tymi trzema, blok dwóch będzie znajdował się między trzema kratkami, więc środkowa na pewno musi być zapełniona. Tak samo sprawdzałbym pozycje skrajne. Jakbym patrzył od dołu, raz, dwa, jakbym patrzył od góry, raz, dwa. Ta zawsze jest zapełniona. Co to mi daje? To daje mi z kolei tutaj informację, że gdybym... Wiem, że to jest również blok dwóch, ponieważ w tym wierszu znajdują się tylko bloki dwóch. Więc... Wiem, że tutaj na pewno nic nie będzie. Bo gdyby się tutaj ten zaczynał, to może by dojść tylko tutaj, więc tutaj na pewno nic nie będzie. Ok, a to z kolei daje mi informację tutaj, że ta kolumna musi się kończyć czterema kratkami. Tutaj się na pewno cztery kratki nie zmieszczą, więc tutaj nic nie może być. I z kolei patrząc od góry, znowu mogę patrzeć, że widzę, że to jest blok czterech. Więc skrajną położeniem on zawsze będzie zajmował te trzy bloki. Bo już wiem, że na pewno tutaj ten blok należy. Ok, mam nadzieję, że część ludzi to rozumie. Mniej więcej co mówiłem. Tak jak widzicie, zaczynamy od małych, drobnych kropek, potem na podstawie tego wnioskujemy coś innego, na podstawie tego wnioskujemy coś innego, na podstawie tego wnioskujemy coś innego i może dochodzimy do końca. Okej, dobra. To z kolei dało mi informację tutaj, że to na pewno musi być, nie może być tutaj nic, ponieważ kończy się jedynką, a tutaj kończy się dwójką. Więc tutaj wiem, że tutaj na pewno musi być dwa. Okej? Co mi to dało? Ok, tutaj widzę, że już jest ta dwójka, jest tutaj zaznaczona. I żadnej innej dwójki albo innych nie ma większych od jeden, więc to na pewno musi być ta dwójka, więc tutaj stawiam. I co jeszcze? Zobaczmy, co mam jeszcze tutaj. Co mi to powiedziało? Dobra, teraz będę trochę szukał. Może mi to zająć trochę czasu. Nie jestem najbardziej spostrzegawczą osobą. Ale dobra. Myślę, że tutaj to powinno zająć cały wiersz. Tak, jak sumujemy to 2 plus 2 plus 2, 6, 7 i 3 przerwy, to oznacza, że mamy tylko jedną opcję, żeby to się dało zapełnić. 2, następnie 2, następnie 1, następnie 2. O tak. Okej, nie zauważyłem tego, to było dosyć oczywiste również. Tak, to jest jedyna opcja, żeby w takiej kolejności te pola zajęły 10 kratek. Co to z kolei mi dało za informację? Tak, tutaj na pewno nic nie będzie, bo widzę, że to jest dwójka, a w tej kolumnie nie ma nic dłuższego niż 2. Tutaj też tak samo widzę, że tutaj nic nie może być. Co mi to jeszcze dało? Tutaj też widzę, że to jest dwójka. Tutaj widzę, że jakaś musi być jedynka. Tutaj musi być jakaś dwójka, ale tu nic mi nie daje żadnej informacji. Okej. Tutaj widzę, że to musi być dwójka. O tak. Ponieważ w żadnym innej pozostałym miejscu w tym wierszu już nie zmieści się dwa. Więc wiadomo, że tutaj ta dwójka musi się znajdować tutaj. Dobra. Co to z kolei mi dało? Za informacją. Ok, widzę tak, że zaczyna się jeden blok, potem zaczyna się drugi, kończy, potem zaczyna się kolejny. To mi z kolei daje informację, że to musi być jedynka, to musi być dwójka. I to jest tak, to jest jedyna opcja, żeby te bloki mogły się tak zaczynać, bo widzę, że są trzy bloki, między innymi już są opcje, tam przerwy, więc z tego wnioskowałem, że ten środkowy musiał być dwójką. I to była tylko jedyna możliwość, żeby tak to było spełnione. Ok. Potem wypełniam x-ami pozostałość wiersza, bo wtedy już wiadomo, że nic tam nie może być. Ok, to mi też dało informacji trochę tutaj. Patrząc tutaj z skrajnej pozycji, widzę, że ten blok, jak chcemy trzy kratki w cztery miejsca zmieścić, to na pewno ten blok będzie zaznaczony. Tak samo ten. I teraz patrząc od góry, widzę, że tu musi być jedynka, więc tutaj na pewno nic nie będzie. Tutaj też zaczyna się jedynka, więc tutaj nic nie będzie. Ok, a teraz zobaczmy ten wiersz. Chyba tutaj już nam się też wyjaśniło. Mamy cztery jedynki i pozostały nam tylko cztery wolne miejsca. Więc one mogą się tylko tak znajdować. Ok? I co to z kolei nam dało? Tutaj widzę, że to jest, zaczyna się jedynka, więc tutaj już nic nie może być.
Gdyby tutaj coś było, to by się ten wiersz nie zaczynał jedynką, więc nie byłoby spełnione. Tutaj tak nie mogę wywnioskować, bo widzicie, zaczyna się wiersz od dwójki, więc nie wiem, czy ta dwójka będzie tutaj, czy w ten sposób, czy w ten sposób, więc to mi nic nie daje. O, tutaj widzę, że jest jedynka, więc tak to musi wyglądać. Dobra, zobaczmy. I co teraz? Ok, widzę, że też tutaj nic nie może być. Pomiędzy tutaj dwójką i jedynką nic nie ma, więc to jest na pewno niezajęte miejsce. Ok, teraz widzę, że ta dwójka w tej kolumnie musi być w ten sposób, ponieważ nic innego już nie zostało. Ok, to z kolei teraz widzę, że w tym wierszu są tylko jedynki, więc tutaj na pewno nic nie będzie. W tym wierszu również są tylko jedynki, więc to nic nie będzie. I co to z kolei mi dało tutaj? Musi się zaczynać dwójką, więc tylko tak może być ułożone. Okej, okay, tutaj już pierwsza trójka się zrobiła z tego wiersza. Dobra, co teraz dalej? Tutaj coś się wyjaśniło, nie? Czy w tym rzędzie? Nie, nie, nie. Dobra, zobaczmy. Ok, tutaj widzę, że szóstka nam się wydłużyła, ponieważ zlikwidowaliśmy tą pozycję skrajną, więc teraz jak sobie sprawdzimy jeszcze raz tą szóstkę, to zobaczymy, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na pewno tutaj również musi zajmować. To dało, wyeliminowanie jednej pozycji dało nam dodatkową informację tutaj. Ok, to z kolei wyczyściło nam tą kolumnę. Widzimy, co pełno jest na zielono, więc możemy wszystko pozaznaczać. Ok, tutaj widzimy, że musi być dwójka. To pole. Ok, teraz widzimy, że ta kolumna kończy się jedynką, więc tutaj nie może nic być. Tutaj też również nic nie może być, bo jedyny blok w tym rzędzie jest sześcioblokowy, więc tutaj na pewno nic nie będzie. Dobrze. I teraz przejdźmy jeszcze raz ten blok z tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Tak. Mając dwa pola z lewej strony, widzimy, że na pewno z prawej strony dało nam to dodatkowe informacje. Dobra. Ta kolumna się wyczyściła, więc pozaznaczajmy x. Ta kolumna się wyczyściła, więc pozaznaczajmy x. I co tu jeszcze mamy? Ok. Tutaj widzę dwójkę. Może się znajdować tylko tutaj. Potem widzę, że po dwójce musi się znajdować jedynka, więc to jest jedyna opcja, żeby się znajdowała. To wyczyściło nam tą kolumnę. I dobra, już jakoś nam to idzie. Dobra, ok. Tutaj też ta kolumna jest wyczyszczona. 1, 2, 1. Ok, widzę, że tutaj dwójka w tym rzędzie jest jedyna opcja. Tutaj musi się znajdować. To wyczyściło nam tą kolumnę. To z kolei nam dało informację, że tutaj musi znajdować się punkt, bo już nie mamy żadnych wolnych miejsc. Tutaj widzimy, że musi się kończyć dwójką, więc tutaj musi być zajęte, a tutaj wolne. Ok, i przy okazji widzimy, że tutaj musi się znajdować ta dwójka, więc to pole na pewno będzie zajęte. To wyczyściło nam ten rząd, więc pozaznaczajmy. Ok, ten rząd jest również wyczyszczony. Ok, tutaj widzimy, że musi być czwórka, zostały tylko cztery wolne miejsca, więc pozaznaczajmy. Tutaj trójka, zostało nam ostatnie wolne miejsce, zaznaczajmy. I to już jest ostatnie wolne miejsce, zostało na mapie, więc musi być tu. Ok, i to jest Pierrot. Pierrot? No nie wiem. No nie wiem, co to jest. Co to jest Pierrot? No, dobra, nieważne. Dużo tych obrazków nie wygląda na to, jak się nazywa. Ale tak. Ale to właśnie to jest tak, małe obrazki tak średnio wyglądają. Jak ma się tylko właśnie dostępnych 10 na 10 pikseli, to nie można zbyt dużych sztuk, dzieł sztuki tam tworzyć. Ale spoko. I tak fajnie wygląda. Dobra. To zajęło nam 16 minut, więc mogę jeszcze coś jednego skrobnąć. Teraz już może troszkę mniej będę tłumaczył, a trochę szybciej klikał. Zobaczmy. Tutaj widzę dziewiątkę. Tą dziewiątkę sprawdzam sobie z dwóch stron. Widzę, że na pewno... to jest problem jakiś ze sterowaniem myszką. Tak. Widzę, że te pola na pewno będą zajęte. I to mi fajnie tutaj blokowało. Patrzę sobie z lewej strony. 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1.
To sobie powypełniam teraz. Dobrze. Teraz patrząc od góry. Będzie 1, 3. Więc jedyna opcja to jedynka musi być tutaj. To nam wyczyściło pierwszą kolumnę. Tam widzę, że musi być jakaś dwójka. Dobra, to nic mi jeszcze nie mówi. Ok, tutaj widzę, że musi być 3, więc to będzie wolne. To mi dało informację, że tutaj musi być. Tutaj widzę, że dwójka jest tutaj, więc to zablokuję. Ok, teraz widzę, że tutaj dwójka musi być, więc to pole na pewno będzie zajęte. Teraz widzę, że jest 1 albo 4. Jest 1 i zaczyna się czwórka. Więc jedyna opcja tutaj, że musi pojechać 4 w lewo. Tak, bo to jest jedyna skrajna opcja w prawo. Dobra. Znaczy, że teraz tutaj nie ma... A, przy okazji, to jest linia, która jest zajmuje wszystkie 10 pól. Więc można to było od razu odznaczyć. Ok. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Czwórka, patrząc od góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno tutaj będzie. Szóstka, patrząc od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To też właśnie z tych skrajnych warunków. To sobie od razu wywnioskowałem, że tak musi być. Dobra. Teraz patrzę tą czwórkę. Gdybym patrzył od dołu, to raz, dwa, trzy, cztery. Ona by się tutaj patrzyła. Gdybym zaczynał od góry, no się nam może zacząć minimalnie tutaj. Tak, tutaj już jej nie zmieściłem, więc na pewno, więc minimalnie tutaj może się zacząć. Raz, dwa, trzy, cztery. To pole na pewno będzie zajęte. To wyczyściło ten rząd. I co dalej możemy zrobić? Tutaj są same jedynki, więc obstawimy. Tutaj też są same jedynki, więc to obstawimy. Czy dało nam to informację jakieś w tej kolumnie? Tak. Tutaj została nam tylko trójka w tym rzędzie, więc tutaj na pewno nic nie będzie. Dobra, tutaj widzę, że maksymalna długość to 2. Kończy się dwójką, więc tutaj to jest na pewno ta dwójka. Dobra, teraz widzę, że zaczyna się trójką. Jedyna opcja to jest tak. Ok, teraz możemy patrzeć na koniec tych dwóch rzędów. Więc to kończy się czwórką, a to kończy się trójką. Dobra. Ok, przy okazji to też była jedyna możliwa opcja dla tego rzędu. Tak, ten wyczyszczony, ten wyczyszczony. Ta kolumna również wyczyszczona. I co teraz? 4, ok. Teraz będzie tutaj na pewno będzie spacja. I co dalej? Ok, mam jeszcze dwie jedynki w tym rzędzie. Jedyna opcja to tutaj, że mogą się znajdować. 2, 1, 2. Ok. Ten rząd kończy się dwójką. Tutaj się dwójka nie zmieści, więc tutaj na pewno jej nie będzie. Ona będzie na pewno tutaj. I jeszcze pozostała jedna jedynka, która może się tylko tutaj zmieścić. Dobra, to nam wyczyściło również tą kolumnę. Co tu teraz dalej mogę? 3, 3. To mi nic nie mówi. To mi nic nie mówi. Ok. Tutaj widzę, że mam jedynkę oraz czwórkę oraz dwa jakieś bloki połączone. Ponieważ jedyna opcja w tej kolumnie to została jeden blok czwórko, tak, o długości 4, więc te bloki na pewno muszą być połączone. A poza tym czwórka się zaczyna tutaj, widzę, więc jedyna opcja to jest taka, żeby była tutaj. Ok, to nam wyczyściło tą kolumnę, ten rząd. Coś jeszcze nam to wyczyściło? Chyba nie. Zobaczmy. Dobra, widzę, że tutaj jest trójka pozostała. Więc nie ma możliwości, żeby ona mogła tutaj sięgnąć, więc tutaj nic nie będzie. Poza tym dwójka to musi się zmieścić, więc to jest jedyna opcja, jaka została. Tutaj się kończy rząd jedynką, tutaj kończy się trójką. To nam wyczyściło ten rząd. Co to? Tak, tą kolumnę nam również wyczyściło. Coś jeszcze? Dobra, mamy... Trochę zgadywanka, bo zostały nam trzy wolne miejsca na mapie. Okej, okay, dobra. To ta kolumna jest już wyczyszczona, więc to musi być tutaj, a to musi być tutaj. Okej. Okay. I to jest Shop Pracz. Tak? Ile się nie mylę, Raccoon to Shop Pracz. Chyba. Okej, okay, dobra. To były dwa proste obrazki z Gridlera.
Jak widać, są jeszcze troszkę większe, medium, o rozmiarach 20x20. Large to już chyba są kilku, 25x20. No. Tak, takich obrazków już troszkę ciężko rozwiązywać palcem w autobusie, więc dlatego ja głównie rozwiązuję małe, poza tym są najprzyjemniejsze. Advanced, tak, zacząłem rozwiązywać Batman logo. Pokażę Wam chwilkę. Aż to jest wieloplanszowe. Znaczy, tak, ten obrazek ma tyle pól, że aż podzielono go na cztery plansze. To jest takie no, udogodnienie, bo wiadomo, jakby były za małe piksele, to kratki trudno by było je klikać. Dodatkowo widzimy tutaj, że niektóre kratki już z różnych kształtów się składają. Może na razie tego jeszcze nie będę pokazywał. Co poza tym tu jeszcze mamy? Są również kolorowe. Tu chyba też jakiś jeden rozwiązałem. Chyba na samym dole widać rozwiązane, tak. Tak, nie wszystkie są duże, niektóre są małe, ale kolorowe również są troszkę trudniejsze od czarnych. Więc możemy później się zainteresować. Ok, dobra, to było takie ogólne pokazanie griddlerów. Chodź tutaj. Dobra, nieważne. Jeżeli ktoś już się zna na obrazkach logicznych i lubię rozwiązywać takie rzeczy, to polecam. Bardzo super. Zabawa na jakiś autobus, czy jakieś chwile, w których ma się chwilę do stracenia. Natomiast jeżeli ktoś nie znał się na obrazkach logicznych, mam nadzieję, że troszkę zrozumiał zasady rozwiązywania z tego filmiku. No i że może łyknie bakcyla, bo zabawa jest uzależniająca. Ok, jeżeli Wam się podobało, wpiszcie w komentarzach. Mogę jeszcze ponagrywać parę odcinków kolejnych, jak rozwiązuję kolejne obrazki. Chociaż oglądanie tego nie jest chyba aż takie ciekawe. Dużo fajniejsze jest rozwiązywanie na pewno. No i cóż, to na razie będzie na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. I na razie. Hej!